Dzień dobry Pani Ireno, witam Panią bardzo serdecznie na Pani prywatnym czytaniu. Prywatnym, aczkolwiek no, wyraziła Pani zgodę tutaj na upublicznienie filmu, za co bardzo serdecznie Pani dziękuję. Być może w jakiś sposób to komuś również pomoże. Pyta Pani, co Pani powinna zrobić w tej sytuacji, czyli aby uzdrowić stosunki ze swoją siostrą, z którą Pani już nie rozmawia dosyć długo. Są te konflikty już parę dobrych lat, także no, widać tutaj jakieś tarcia rzeczywiście. Patrząc sobie ogólnie na ten rozkład, no nie jest to sytuacja zbyt ciekawa. Pani by chciała tutaj wreszcie mieć spokój, mieć jakby czyste sumienie, pogodzić się z siostrą, żeby to wszystko jakoś wyglądało, no tak jak to w rodzinie. I co tutaj Pani może w tej sytuacji zrobić? Siódemka buław pokazuje taką ogólną energię tej całej sytuacji i jest tu rzeczywiście zacietrzewienie. Ktoś musi bronić się przed czyimiś atakami. Czyli albo to Pani jest tą stroną atakującą, albo ta siostra ma do Pani po prostu jakieś pretensje cały czas, zadawnione urazy i tak, wie Pani, jak to się mówi, bez kija nie podchodź. Albo też może być taka sytuacja, że tu osoby trzecie jakieś nastawiają po prostu przeciwko Pani. Jakoś tam mącą pomiędzy Wami, no i Wy nie możecie dojść do porozumienia. Co tutaj będzie Pani pomocne? Czwórka mieczy, czyli takie wyciszenie emocji, takie oddalenie się trochę, zastanowienie się na spokojnie nad tą sytuacją, takie po prostu, można powiedzieć, nawet taka izolacja, czyli że Pani nie będzie brała w ogóle udziału już w tych konfliktach, tak się Pani odsunie troszeczkę na bok, żeby sobie na spokojnie przemyśleć, po prostu tak umyje Pani ręce jak gdyby od tego, od tych negatywnych emocji, tych frustracji, tak jakby Pani chciała po prostu zaznaczyć, że Panią już to nie dotyczy, że Pani już to nie dotyczy, że po prostu Pani się z tego oddala, nie chce Pani już tego konfliktu, koniec, kropka. Co będzie ewentualnie przeszkadzało? Karta Trójki Buław. To jest karta, która zazwyczaj mówi właśnie o komunikowaniu się z ludźmi, o jakimś ruchu, jakichś takich właśnie zmianach tutaj, więc myślę, że ona może tutaj oznaczać, jeżeli jest z pozycji tego, co przeszkadza, że po prostu no, nikt tutaj nie chce wykonać tego pierwszego ruchu do kontaktu i że tu jest po prostu taka blokada, że jakby i jedna i druga strona na przykład czeka, co zrobi druga strona, czyli na jakiś ruch, na jakieś przeprosiny, ewentualnie na coś tutaj z tej drugiej strony, ale sama jest tak po prostu zacietrzewiona, skupiona na sobie, że no, nie wyciągnie tutaj pierwsza ręki i koniec, kropka. Jak się Pani przedstawia w tej całej sytuacji? No nie jest Pani z tym lekko. Jest Pani w rozpaczy, jest Pani smutno z tego powodu, jest Pani źle, chciałaby Pani mieć po prostu święty spokój, chciałaby Pani mieć dobre stosunki w rodzinie, no ale to wszystko nie układa się tak, jakby Pani chciała. Jakie są ostrzeżenia? Piątka buław. I tutaj powiedziałabym tak, proszę uważać na plotki, na jakieś takie rzeczy, które docierają do Pani z zewnątrz, bo one niekoniecznie muszą być prawdą, a być może sytuacja wygląda tak, że jeżeli Panie ze sobą po prostu najzwyczajniej w świecie nie rozmawiają, to dochodzą do Pań jakieś sygnały ze strony innych osób. Po prostu Pani się dowiaduje a propos siostry od osób trzecich, a siostra dowiaduje się o Pani po prostu od osób trzecich. Tylko że to działa troszeczkę, wie Pani, jak głuchy telefon, bo te osoby niekoniecznie muszą przekazywać prawdziwe informacje. Może to być po prostu nieprawda, a mogą to być informacje zniekształcone, które no po części też nie są prawdziwe. I w związku z tym ten konflikt jeszcze bardziej narasta. To jest taka, powiedzmy, wojna podjazdowa. Przez ludzkie obmawianie, przez ludzkie plotki, przez w ogóle ingerencję tutaj osób trzecich możecie Panie po prostu jeszcze tak bardzo, bardzo długo się bawić w takie rzeczy. Więc tu trzeba absolutnie odżegnać się od tego. Jeżeli są osoby jakieś tutaj, które by chciały mącić, to też od tych osób całkowicie się odizolować. Najlepiej po prostu nie rozmawiać z takimi osobami, jeżeli ma Pani podejrzenie, że ta osoba nie do końca chce Panie pogodzić, tylko właśnie ma w tym jakiś taki swój interes, żeby Panie się kłóciły dalej na przykład. Bo też tak może być, że ktoś ma w tym jakiś interes po prostu. Co tutaj będzie niespodzianką, taką powiedzmy pomocną rzeczą, czyli korzyścią dla Pani. No karta wisielca, czyli tu trzeba pewne sprawy przeczekać jeszcze. Może to nie jest jeszcze w tym momencie odpowiedni czas na wyciąganie ręki, ponieważ emocje są zbyt silne na chwilę obecną. Trzeba by było, tak jak mówiłam w czwórce mieczy, się troszeczkę odciąć, odizolować, zająć swoimi sprawami, już nie napędzać tego błędnego koła, tych wzajemnych pretensji, żalów i tak dalej, tylko po prostu odpuścić tą sprawę. No ktoś musi być, wie Pani, w takim konflikcie mądrzejszy, ktoś musi zawsze odpuścić.
odpuścić. Więc jeżeli Pani zależy tutaj na tym, aby naprawdę w przyszłości mieć dobre kontakty z siostrą, żeby załagodzić ten konflikt, no to to jest już najwyższy czas na odpuszczenie tego. Na po prostu zajęcie się swoim życiem, takie uspokojenie tej całej sytuacji, nie przejmowanie się, już nawet nie reagowanie po prostu na to, co się gdzieś tam dzieje. Niech ludzie sobie mówią, co chcą, niech się dzieje, ale już jakby bez Pani udziału, niech Pani po prostu tego nie napędza, nie przykłada do tego ręki. No i podsumowanie tej całej sytuacji, jeżeli Pani tak zrobi, no to jest czwórka buław, czyli przyjdzie taki czas, kiedy już te emocje będą uspokojone i będzie można rzeczywiście wyciągnąć tutaj rękę do siostry, porozumieć się jakoś i jest szansa mimo wszystko, mimo tych całych tutaj żalów, pretensji, mimo tej no niezbyt ciekawie przedstawiającej się sytuacji, jest szansa w przyszłości na zbudowanie takiej harmonii, spokoju, bezpieczeństwa w rodzinie. Także jest szansa na porozumienie jak najbardziej. Zresztą tam pomiędzy tymi czterema buławami, jak Pani widzi, wyszła tęcza. Tutaj też słońce się przebija przez chmury. Także to pokazuje, że dacie radę Panie ten okres jakby zażegnać. Tylko tutaj trzeba, tak jak mówię, no działać inaczej niż do tej pory. Wyciszyć się, nie napędzać konfliktu już. Nieważne, kto miał rację. Po prostu nie wracać już do tej sprawy. Przeciąć to jak gdyby nożycami i po prostu powiedzieć, no co było, to było. Już nie wracajmy do tej sprawy. Wyciągnąć rękę po takim okresie wyciszenia emocji i powinno być wszystko w porządku. Ja tego Pani z całego serca życzę. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Dziękuję za zwrócenie się do mnie, do moich kart. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie i życzę wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia i do usłyszenia.